Czy istnieją barwy, na widok których robi nam się cieplej? Z fizycznego punktu widzenia barwa jest falą elektromagnetyczną, która jest odbierana przez nasz zmysł wzroku. Różne barwy są po prostu falą o różnej długości. Barwy ciepłe mają największą długość fali. Zaliczamy do nich żółty, pomarańczowy i czerwony. Lecz aby się nie przejmować fizyką i długością fal, wystarczy sobie zapamiętać, że barwy ciepłe kojarzą się z ciepłem. Na przykład ze słońcem albo z ogniem. Przykładem dzieła, w którym dominują barwy ciepłe, są słoneczniki autorstwa Vincenta van Gogha. Vincent van Gogh jest chyba jednym z najsławniejszych malarzy na świecie. Pochodził z Holandii i tworzył w nurcie postimpresjonistycznym. Na obrazie widzimy nie tylko dominację barwy żółtej i pomarańczowej, ale dodatkowo słoneczniki kojarzą nam się ze słońcem, wakacjami i latem. Dzisiejsza praca nosi tytuł Rozgrzewający obraz. Zastanów się, jakie sytuacje, przedmioty czy zjawiska kojarzą Ci się z ciepłem? Postaraj się namalować je właśnie w ciepłych tonacjach barwnych, ale przy pomocy swoich palców. Postaraj się tym razem nie używać pędzli ani innych narzędzi, ale właśnie tylko i wyłącznie swoich rąk. Do pracy plastycznej będziemy potrzebować białej kartki oraz farb, które zostały już wyciśnięte na paletę. Są to farby plakatowe. Dobrze również mieć ze sobą podkładkę pod kartkę, aby nie zabrudzić powierzchni, na której pracujemy, oraz ewentualnie chusteczki do wycierania rąk, palców, ponieważ nie pracujemy pędzlami, tylko właśnie palcami. Pokażę teraz, w jaki sposób można nakładać farby, jak je mieszać, aby uzyskać odpowiednie kolory. Zacznę od nałożenia ciemniejszej farby. W moim przypadku tutaj wymyśliłam sobie, że będzie to farba brązowa. Można ją troszkę ewentualnie rozjaśnić żółtym. I teraz chciałabym uzyskać jakieś ciekawe połączenia czerwieni i koloru żółtego. Nie musimy się bać, że kolory w jakiś sposób łączą się ze sobą, może niekoniecznie tak, jakbyśmy tego chcieli, ale efekt może wyjść bardzo ciekawy. Nie bójmy się tego, że farby nam się pomieszają, barwy nam się pomieszają, tylko wręcz przeciwnie, starajmy się ich używać jak najwięcej, jak najróżnorodniej. I jak najciekawiej. Należy też zwrócić uwagę, że przy nakładaniu farby palcami tworzy się ciekawa faktura, która po wyschnięciu będzie widoczna i będzie wyczuwalna pod opuszkami palców. Warto pomyśleć, czy taki efekt nie będzie dla nas również ciekawy i pożądany. I mamy coś w rodzaju
smukłego jesiennego drzewa. Poza tym, że farby nakładamy palcami, uzyskując różne ciekawe efekty, można jeszcze pomyśleć o tym, że mamy przecież paznokcie, którymi również możemy tworzyć ciekawe efekty, na przykład gałązki.